I jej mnie odbanowało. Po prawie tygodniu, jakiejś walki, spamowania wszystkich skrzynek znalezionych w necie, udało mi się wywalczyć Unbana. Udało mi się odzyskać końce, którymi wyczyścili. I co, co dalej, co teraz? Wracamy do handlu. Niestety, czasu, żebym ogarniał swojego darmowego Discorda. Za bardzo nie mam, więc na razie od, odkładamy ten projekt. Ale mam update, co robię co robiłem w ostatnim tygodniu, co ciągle działa, w co wejść, żeby nie przepłacać. Już Wam wszystko podaję na tacy. Po pierwsze, ważna rzecz, czyli ważne mecze. Ważne mecze są dzisiaj, w czwartek, ale co zrobimy, żeby być mądrzejszym od wszystkich youtuberów, tiktokerów, którzy Wam podadzą, jakie są ważne mecze w poniedziałek albo wtorek i będziecie kupować ich karty, które oni już skupili? Po zawyżonych cenach, wejdziemy w ważne mecze dzisiaj, na następny tydzień, już. <coughs> w ten sposób, dzisiaj na ważnych meczach, będziemy kupować karty na ważne mecze na za tydzień. Jutro, czyli w piątek, na evencie, przedostatnia szansa, ostatnia szansa na skup tych kart w niedzielę na nagrodach za skład Battles. Czemu tak robimy? No, tak jak mówię, w poniedziałek, kupując karty w poniedziałek czy we wtorek. Kupujemy już karty po zawyżonej cenie od Discordów handlowych, dużych grup handlowych. Warto zejść również z tych kart w poniedziałek, wtorek, tak jak i oni. Przyjrzałem się Top 5 Lig, mam kilka spotkań, które wybrałem, i zaczynamy tak. Od Anglii mamy Manchester City, Liverpool, Newcastle, Chelsea. Dwa mocne mecze, które mogą być. W ten sposób też daje nam to, że wchodzimy w te karty już teraz i od razu je wystawiamy na listę transferową, wystawiamy je co godzinę, że tych meczów nie musi wcale być w SBC. I prawdopodobnie zejdziemy z tych kart w poniedziałek, wtorek i nie będziemy się przejmować, czy te mecze będą, czy nie będą. Wystawiamy z zyskiem relis co godzina, schodzimy z tych kart. Nie interesuje nas to już w ogóle później. W Lidze Włoskiej Milan Fiorentina, ale tak średnio mi się podoba, za to Juventus Inter już mi się podoba bardzo. W niemieckiej i hiszpańskiej na ten moment nie widzę nic ciekawego, chociaż może Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, ale to tak 30% bym dał. Za to w lidze francuskiej mamy między innymi Paris Saint-Germain Monaco i Lyon-Lille. To są też dwa mocne mecze, które mogą być, ale skupimy się na lidze angielskiej, ponieważ postaramy się pokryć w ten sposób, yy, złapać, że tak powiem, dwie sroki za ogon w tym przysłowie chyba tracimy na tym. Nieważne. I jej wypuszcza coraz częściej SBC dzienne, które wymagają wysokiego zgrania. Dlatego wejdziemy po pierwsze tylko w karty podważne mecze z ligi angielskiej, czyli te dwa mecze co podałem na początku, a po drugie wejdziemy w Anglików z ligi angielskiej. W ten sposób pokryjemy jak coś Wymagania SBC z wysokim zgraniem, które może być dzisiaj, może być jutro. W ten sposób jestem pewny na 100%, że zejdziecie z tych kart do wtorku, środy, poniedziałku. Możecie w to wejść all-in. Gwarantuję, że sprzedacie wszystkie te karty. Przygotowałem trochę tych kart z, z Ligi Angielskiej, z tych klubów. sobie zatrzymacie film i, i sprawdzicie. W tym momencie te karty chodzą, jak widzicie, po 600 monet. Na luzie po 1000-1200 jakie wystawicie, to wam zajdą. Czyli podwajacie swój zysk. Chodzicie za 30 tysięcy monet, wyciągacie powiedzmy 50-60 tysięcy monet. Proste. Bardzo proste. Jak zauważycie, sobie zatrzymacie ten film, pamiętajcie też o kobietach. One odbijają bardzo dobrze. Jak sobie zatrzymacie ten film, żeby sprawdzić yy, te karty, które tutaj przyszykowałem, zauważycie, że skupiłem się na poszczególnych pozycjach, czyli bramkarz, środkowi boczni obrońcy oraz pomocnicy środkowi wszyscy, czyli defensywny CM normalny i ofensywny CAM, ponieważ szczególnie CAM te karty odbijają bardzo dobrze. Jest bardzo rozsądnie iść właśnie w te pozycje. Takie jest moje zdanie. I to jest pierwszy sposób. Co robię jeszcze? Wziąłem sobie w sumie kilkadziesiąt kart z najnowszego eventu po Quixel. Jak widzicie, te karty nadal chodzą po Quixel. Na przykład pan Kakert. Kakeret, Kakeret. Kurma nie umiem francuskiego. Nie chcę skaleczyć bardziej tego nazwiska. Jak widzicie, chodzi po Quixel na PC. Obracam nim, wystawiam go po 13, po 14 tysięcy i schodzi. Wziąłem sobie również dwie inne karty. Tam jest pani Greenwood i pani Athena, również chodzą w bardzo niskich cenach. Szczerze mówiąc, liczyłem na jakieś SBC bądź wyzwanie wymagające tych kart i że podbiją więcej, ale no to już wyzwania na pewno nie będzie, bo znaczy, wyzwanie nawet jak będzie, to nie podbije tych kart, bo już każdy chyba ma Madisona czy panią Neville. Ktoś w ogóle przy wyjściu Neville miał wrażenie, że to jest jakiś facet z Niszych lik. Bo ja miałem takie wrażenie. Mm. I co? Biorę te karty, wystawiam po zawyżonej cenie, bo pana Kakerta po 12-13 tysięcy, nawet po 14, potrafi zejść, Realizuję co godzinę. Z kilkudziesięciu tych kart zostało mi kilkanaście. Prosty zarobek, w ogóle nie wymagający jakiejkolwiek pracy, skupienia czegokolwiek wiedzy. Kolejna grupa kart. Są karty pod ewolucję, za które dostałem bana przy okazji. Chociaż pewien youtuber twierdzi, że się nie da dostać bana za karty pod ewolucję, chociaż po kilku dniach zmienił zdanie, że, że się da. Jeszcze mnie nie przeprosił za te kłótnie, że się nie da. I że jestem końcelerem. No nieważne. Do kart pod ewolucję zacząłem podchodzić trochę inaczej. Wcześniej kupowałem je już po wyjściu ewolucji, starałem się je wysnajpić, wylicytować tani i sprzedać w aktualnej cenie. Teraz biorę te karty jak jeszcze nie wiem nic o ewolucji. Czyli na przykład miałem paru panów trosardów w klubie i na liście transferowej. No, w klubie miałem jednego. Miałem z trzech czterech na liście transferowej. I co robię w takim momencie, jak wychodzi leak, czyli jakiś przeciek, że będzie ewolucja na CF? Sprzedaję ich już teraz, zanim wyjdzie w ogóle ta ewolucja. Być może zysk jest mniejszy, gdyż jak widzicie, cena pana trosarda. Odkąd poszedł Lig, że będzie ewolucja, cały czas rośnie i będzie pewnie rosła do 19, a o 19 zależy, czy wyjdzie ewolucja, wskoczy na 10 tysięcy, albo nie wyjdzie i spadnie z powrotem do jakichś 800 monet. Ja sprzedaję już je w tym momencie, jak wskoczył na 3000 monet. Sprzedaję go, biorę pewny zysk, jakoś mniej się boję Obana, bo karta nie jest pod górnymi widłami. A jak ewolucja nie wyjdzie, to ja już nie mam tych kart, nie mam już trosardów, bo już ich sprzedałem. Ewolucja nie wyjdzie, on wraca z powrotem na 800 monet, ja go odkupuję z powrotem, bo mam wrażenie, że te ewolucje będą się powtarzać przez cały okres FIFY i taki pan trosard będzie skakał co jakiś czas. Więc sprzedaję te karty na hypie, zrobiłem już sobie ładny zapas srebrnych graczy, którzy chodzili w dobrych cenach pod ewolucję w przeszłości. Jeżeli i kupiłem ich naprawdę za 200-300, Niektórych monet w jakiś śmiesznych cenach, jeżeli wyjdzie ewolucja i cena skoczy nawet do 1500-2000 monet, od razu ich sprzedaję. Nie czekam na wyjście ewolucji, jak wskoczą na 10 tysięcy. I kolejna grupa kart, na której się bawię, są to srebrni bramkarze z dobrych klubów. Schemat jest bardzo podobny jak z kartami pod ewolucję, ale na szczęście wahania są na tyle. Nieduże, jeżeli liczę, że się obejdzie bez bana. Podam Wam kilka przykładów. Jak widzicie, karty te mają dosyć duże wahania w przeciągu jednego dnia. Można wyznapić je naprawdę na dole, a sprzedać na, na tej górce. Około tysiąca monet na jednej karcie. Dosyć fajnie to działa cały czas. Naprawdę można się pobawić. Na co bym uważał? Uważałbym na informy. Jeżeli je macie, to sprzedałbym, nie trzymałbym yy, z nadzieją, że wzrosną jeszcze bardziej, bo i tak są niektóre już na max widłach są za wysoko i mam wrażenie, że EA zaraz zbije ceny informów albo jakąś paką do kupienia z gwarantowanym informem, albo ze SBC-u wymiennego informa. Te informy są za wysoko i gdzieś chodzą już suchy, że, że EA co z tym zrobi. Więc jeżeli macie informy, sprzedajcie je póki jeszcze są w dobrej cenie nie wchodziłbym w te informy w tym momencie, bo mam wrażenie, że ten pociąg już odjechał i nie warto, nie warto w to inwestować. To by było na tyle. Filmy postaram się wrzucać chociaż raz w tygodniu jakieś krótsze formaty, tak jak info o tym, że poszedł przeciek, że będzie ewolucja na CF-ie. Będę wrzucał na TikToka. Stamtąd się dowiecie takich rzeczy. To by było na tyle. Dzięki i mam nadzieję, że do zobaczenia, że już nie dostanę bana. Na razie.